Witam. Witam. Spotykamy się znowu w łazience z jakiegoś powodu magicznego. Stwierdziłem, że fajna jest tu akustyka, więc czemu nie? Czemu nie? Dziś w kąciku poetyckim zajmiemy się czymś niepoetyckim. Taki to specjalny niepoetycki. W ramach zakończenia roku 2021 i po prostu wejścia na całego w trzecią dekadę XXI wieku, no bo w sumie ta się już troszkę wcześniej chyba zaczęła. I dlatego też tak specjalnie, żebyście wszyscy mogli się zasymilować do całego rozgardiaszu, jaki panuje na tym świecie. Dlatego zabierzemy się za słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. I to słownik, no po co ci słownik, skoro masz internet? Natomiast właśnie popatrzymy z nostalgią na przeszłość. Copyright by Wiedza Powszechna 1968 rok. Także, no, dosyć, nie? Trochę poszliśmy. Pomijmy wstęp i zacznijmy czytać. Zdanie absurdalne, niedorzeczne, bezsensowne, absurd, niedorzeczność, nonsens, bezsens, bzdura. Okej, to wiemy wszyscy. Poznajmy jakieś słowo, które mało kto z nas skojarzy. Powiedzmy. Galeria. Ganek, różganek. Przejście łączące szereg pomieszczeń. Empora, logia, podziemny korytarz w kopalni. A w fortecy kolekcja dzieł sztuki. Zbiór, wystawa, salon, wystaw plastycznych. Najtańsze miejsca na najwyższym balkonie w teatrze. Jaskółka, paradys. Okej. Okay. Koncepty. Jedna z nazw baroku. Dalej. Koncert. Publiczne. Także w RTV. Wykonanie utworów muzycznych. Orkiestrowa forma instrumentalna. Zazwyczaj trzyczęściowa. Zbudowana według zasad cyklu sonatowego. Otrzymuje za... coś tam. Dobra. Les Dieux ont suivi. Z francuskiego Bogowie łakną. Ostatnie zdanie w ostatnim numerze pisma wydawanego przez francuskiego dziennikarza i działacza rewolucji francuskiej Camilla Desmoulinsa, atakującego politykę Komitetu Ocalenia Publicznego Pisma, które spowodowało stracenie wydawcy na gilotynie. Tytuł powieści 1912 rok pisarza francuskiego Antola Fransa. A to Francja jedna. Macquis. Maquis. Oddział partyzantów francuskich walczących przeciw hitlerowcom w czasie II wojny światowej. Okej, ciekawe. Dalej. Nie, może nie na M. Opera. Utwór dramatyczno-muzyczny, w którym całe libretto jest śpiewane. Coś tam. Dalej. Nie chce mi się czytać. Pantograf. Przyrząd kreślarski do powiększania i zmniejszania rysunków. Nożycowy. Okej, okay, ciekawie. Polityka. Sztuka, nauka, rządzenia państwem, organizacja, kierowanie i administracja sprawami wewnętrznymi i zagrażającymi... Nie. Dobra, kropka, coś tam. Nie jestem w stanie rozczytać skrótu. Za dużo tu skrótów w ogóle. Styx. Mitologia grecka bodajże. Rzeka, przez którą Charon przewoził zmarłych do Hadesów, w której zanurzenie się czyniło ciało człowieka odpornym na ranę, na której wody przysięgali bogowie. Ultima ratio. Ostatni decydujący argument. Ostateczny środek. Ukulele. Mała czterostrunna gitara hawajska. Pochodzenia portorykańskiego? Nie, dobra. Spopularyzowana na Hawajach w latach 1880 do 1890. Intrygujące. Prawda? Dobra, i ostatnie słowo może. Wolant. Dawniej kawałek drzewa. Korka
Korka pokryty skórą z wetkanymi w koło piórkami, które podbijano rakietami w grze o tejże nazwie. Dobra. Jak widzicie, nie jest to aż tak interesujące, choć może kogoś to zaciekawiło. Zawsze może sobie sprawdzić w słowniku PWN lub cokolwiek w tym stylu. Z mojej strony to by było na tyle w tym specjalnym wydaniu. A w zasadzie, no nie do końca. Pretekst tego odcinka polegał na tym, żeby sobie pomówić w zasadzie, czym są słowa, jeżeli nie kontekstem. Kontekst ma znaczenie, a nie sama etymologia może słowa. Jasne, etymologia słowa ma znaczenie i kontekst, ale kontekst się zmienia danego słowa. Słowa są płynne, język jest płynny. Noam Chomsky, polecam wam takiego człowieka. I czy ja w zasadzie mogę cokolwiek powiedzieć? Zmieniajcie język, bo warto. Coś tam.